Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z panem Marcinem Hagmajerem. Witam, panie Marcinie. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry Państwu. Panie Marcinie, dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o sprawach międzynarodowych, ale związanych oczywiście z polskim interesem narodowym. Mianowicie stawiamy takie pytanie robocze, czy zacieśnianie współpracy pomiędzy Niemcami, Ukrainą i Izraelem, no bo to się, że tak powiem, eskaluje, prawda, jest zagrożeniem dla Polski i Polaków. Ponieważ niektórzy uważają, że to dobrze, że różne narody, różne państwa między sobą współpracują, no moim zdaniem w przypadku Polski to zawsze jest ważny temat, ponieważ Polska ma takie położenie geostrategiczne, że niestety często porozumienia naszych sąsiadów, narodów z nami sąsiadujących ponad naszymi głowami czy za naszymi plecami, no mogą się dla nas skończyć fatalnie. Co prawda Izrael to jest taki naród, który nas z nami graniczył od wewnątrz, a nie od zewnątrz. Dlatego niektórzy nazywali, że to był czwarty rozbiorca, bo mówiło się o trzech rozbiorach, prawda, w XIX wieku, ale czwarty rozbiorca rósł w siłę wewnątrz Polski i to chodziło oczywiście o żydostwo. Natomiast teraz mają już swoje państwo i to państwo, o dziwo, współpracuje bardzo blisko z Niemcami, czyli z tymi, którzy dokonali no, wielkiej masakry narodu żydowskiego w Europie, ale ta masakra bardzo przyczyniła się do atmosfery i do powstania państwa Izrael. Zresztą w mojej książce, którą wydałem, Hitler założycielem Izraela, no pojawia się ten wątek, że to państwo Izrael nie powstałoby tak szybko, gdyby nie ten tak zwany Holokaust urządzony przez hitlerowskie Niemcy. Czy będziemy się odnosić głównie do historii, czy raczej rozmawiamy o współczesności, panie Marcinie? No, powiedziałbym w ten sposób, panie redaktorze, że nie da się rozmawiać o współczesności, nie odnosząc się do historii, to tej najnowszej, która jest, że tak powiem, dalej aktualna. Wspomniał pan o tej pozycji, którą pan tutaj pokazał i wymienił, to jeszcze może przypomnę badania, no, dziennikarstwo śledcze na najwyższym poziomie świętej pamięci redaktora Ryszarda Gontarza, który zajmował się sprawą, tak zwaną sprawą Kastnera. To był działacz syjonistyczny, który wydał 800 tysięcy węgierskich Żydów Eichmannowi, a później do początku lat 60. był doradcą rządu Izraela i został zamordowany przez jednego z ocalałych tych węgierskich Żydów. Tak, słucham. Myślałem, że się głos załamał. I został ocalony, został rozpoznany przez jednego z tych węgierskich Żydów ocalałych z tej rzezi i zastrzelony w Tel Awiwie w tak zwanej Alei Emanuela. Stąd artykuł wieloodcinkowy zresztą nosił tytuł Strzały w Alei Emanuela. To tak przy okazji. Sprawa współpracy syjonistów izraelskich z postnazistami i neonazistami zachodnio-niemieckimi rewanżystami, szczególnie w latach 60. była przedmiotem badań i publikacji generała Tadeusza Walichnowskiego. Przypomnę artykuły i publikacje takie jak NRF a Izrael, NRF Izrael a Polska, gdzie wprost generał Walichnowski, badając ten haniebny wątek współpracy między tymi nacjami, wskazał, że przepłaceni, przekupieni syjoniści zrzucili odpowiedzialność za Holokaust na Polaków,
w zamian za to, że dostali od Niemieckiej Republiki Federalnej wsparcie militarne i finansowe w postaci czołgów Leopard 1 i innych komponentów niezbędnych do prowadzenia wojny i w ten sposób rozgrzeszyli Niemcy za Holokaust faktycznych sprawców. Ale wracając do współczesności, no to jeżeli zacieśnia się w ostatnich miesiącach, latach współpraca między Niemcami a Izraelem i Ukrainą, no to rysuje się odnowiony projekt czegoś, co było projektowane, tworzone w okresie I wojny światowej, tak zwanej Judeopolonii i Mitteleuropy. Przypomnę, że stolicą Judeopolonii miał być Lublin. I ona miała obejmować ziemię Królestwa Polskiego, części Ukrainy, Białorusi i Łotwy oraz Litwy, ale stolicą miał być właśnie Lublin i w tymże Lublinie w dniach 3-5 listopada bieżącego roku, co Jerusalem Post odnotował, kongres różnych organizacji żydowskich, w tym przede wszystkim Żydów ukraińskich, którzy uznali, że to jest jak najbardziej żydowskie miasto Lublin, wsparł działania Izraela w masakrze przeciwko Palestyńczykom. Więc mamy tutaj takie połączenie Izrael, Ukraina, Polska, czy w zasadzie syjoniści Ukraina i Polska i projektowany taki ukropol, czy ukropolin, jak to nazywał Michnik, Pol-Ukr, a z drugiej strony już od zeszłego roku widzimy zacieśnianie współpracy militarnej między, przede wszystkim na początku wywiadowczej, między Republiką Federalną Niemiec a Izraelem, polegającą na spotkaniach na najwyższym szczeblu szefów wywiadu, które miało miejsce w sierpniu zeszłego roku, gdzie Bruno Kahl, ten sam Bruno Kahl, szef BND, który został nagle zaskoczony niby w Kijowie 26 lutego 2022 roku i musiał się ewakuować z Ukrainy w stronę granicy polskiej. Ten sam Bruno Kahl przybył do Tel Awiwu, spotkał się ze swoim odpowiednikami, szefami odpowiednio Mossadu i Shin Betu. W tym roku, pod koniec sierpnia, nastąpiła kolejna taka wymiana informacyjna, kolejne spotkanie. Doradca premiera, przepraszam, kanclerza Niemiec, Olafa Scholza, chyba nazywał się Peltner, czy nie chcę przekręcić nazwiska, i właśnie szef BND spotkali się z szefami Shin Betu i Mossadu i zacieśnili współpracę. Ona miała polegać na wymianie informacji. No, niby chodziło o Hamas, ale tak naprawdę o podpisanie wielkiej umowy na kupno komponentów tarczy antyrakietowej Arrow 3 izraelskiej, izraelsko-jankeskiej de facto, za prawie 4 miliardy dolarów, który to system ma zostać, być produkowany i w Niemczech i zainstalowany ma być w Brandenburgii. Więc ma także chronić przestrzeń powietrzną Europy Środkowej, co jest istotne. Co pokazuje, że nawet militarnie już Niemcy projektują Mitteleuropę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że ponieważ wskutek agresji Izraela na Strefę Gazy i nie tylko na Strefę Gazy, bo i Liban oraz wcześniej na Syrię, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej przerzuciły część środków i dostaw broni z Ukrainy do Izraela, to w miejsce dostaw jankeskich z Waszyngtonu nastąpiło zwiększenie dostaw niemieckich na Ukrainę. Przypomnę, że Niemcy dostarczyły broń na Ukrainę dla wojska ukraińskiego o wartości już prawie 5,5 miliarda dolarów. Co ciekawe, przeszkolili już prawie 8 tysięcy żołnierzy ukraińskich w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej, ale co ciekawe, pod Berlinem
i do końca roku mają przeszkolić 10 tysięcy żołnierzy, ale ten charakter misji szkoleniowej ma być wyraźnie ofensywny. Nie w działaniach defensywnych przeciwko Rosji, tylko ofensywnych i kontrofensywnych, co pokazuje, że Niemcy bardzo mocno inwestują zarówno we współpracę z Izraelem militarno-wywiadowczą, ale i z Ukrainą. Przypomnę, Ursula von der Leyen dała zielone światło i Komisja Europejska na akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Termin akcesji przewidywany jest na około 2030 roku. Czyli ta tarcza antyrakietowa w Brandenburgii teoretycznie ma również działać na niebie polskim, tak? Tak to jest projektowane, bo gdyby chodziło o inne części Niemiec czy Europy, to by nie została zainstalowana przy granicy z Polinem, Ukropolinem, jak to woli, formalnie tą trzecią RP jeszcze, ale tylko już formalnie. I nie ma w tym przypadku, bo tu nie chodzi o samą ochronę stolicy Berlina, ale to jest właśnie myślenie w kategoriach już imperialnych, paneuropejskich. No właśnie, czy ten konflikt w Strefie Gazy, trwający już od kilkudziesięciu lat, konflikt izraelsko-palestyński, oprócz tego, że odbyła się na przykład ta demonstracja, jakaś konferencja w Lublinie, przyspiesza te plany budowania właśnie tej Mitteleuropy, tej Judeo-Polonii, tego projektu sprzed już ponad 100 lat. I zarówno ten konflikt na Ukrainie, jak i ta agresja Izraela na Strefę Gazy w tym kierunku są na pewno pomyślane, dlatego że prędzej czy później Izrael nie będzie w stanie się utrzymać na takim podpalonym terenie, gdzie wokół siebie będzie miał samych wrogów i konflikty graniczne, militarne. I w takim terenie nie da się na dłuższą metę żyć, tym bardziej, że Izrael ma ograniczone zasoby wody. Natomiast Ukraina i terytoria Polski i Ukrainy są wymarzonym miejscem. Przypomnę, że Ukraina to de facto dawna Chazaria. I nie oszukujmy się, że nie jest to w tym kierunku robione. Oficjalnie Izrael wspiera Ukrainę w konflikcie z Rosją. Nie dostarcza jej broni, natomiast dostarcza jej informacji i doradców. Co ważne, następuje zwiększenie inwestycji gospodarczych. W słynnej Buczy, tak propagandowo zakłamanej, przedstawionej przez stronę ukraińską i natowską, przypomnę, tej Buczy, gdzie była prowokacja i zbrodnia zaaranżowana przez MI6, podobna do tego, co się stało w Gucie syryjskiej, gdzie brytyjskie siły użyły broni masowego rażenia i zrzuciły to na wojska rządowe syryjskie. Wszystko to później się rozleciało jak domek z kart, ale to była podobna inscenizacja. Ale w tejże Buczy i w Humaniu nastąpiło zwiększenie inwestycji izraelskich. Izrael chce tam zbudować kompleks sportowo-rekreacyjny. No chyba nie za darmo, nikt chyba nie wierzy w altruizm syjonistów. W Humaniu zaś inwestuje się, gdzie jest ten zjazd światowy hasydów z całego świata. Tam 30 tysięcy przyjeżdża we wrześniu każdego roku. Jest taki ciekawy dokument na ten temat. No to inwestuje się właśnie w wody pitne i w szpitalnictwo oraz ruguje się miejscową ludność ukraińską z handlu i ten handel przejmują Żydzi z Izraela, korumpując miejscowe władze. Widziałem to w bardzo dobrym filmie dokumentalnym temu poświęconym. Kto jest najsilniejszym ogniwem tego sojuszu łączącego Niemcy, Izrael i Ukropolin? Myślę, że Ukropolin jest chyba najsłabszym elementem w tym układzie.
Oczywiście, no, Niemcy ze swoim potencjałem sterowniczym, dołączając Austrię, którą uważamy w ramach komentarzy 8 dnia za część składową Niemiec, po prostu zneutralizowaną, o czym pisał generał Tadeusz Walichnowski w książce Neutralizacja Austrii, która już następowała w latach 60., nastąpiła ostatecznie w latach 90., no to Niemcy to jest ponad 6% sterowania międzynarodowego, podczas gdy Ukropolin, no to jest około 4% sterowania międzynarodowego. Izrael się w ogóle nie liczy w sterowaniu międzynarodowym, bo jego głębią strategiczną są Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, no i powiedzmy te państwa anglosaskie, tak zwany Commonwealth, ale to tylko z rozkazu SZAP, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Natomiast no, jeżeli Izrael przeniósłby się nad Dniepr i nad Wisłę, no to potencjał sterowniczy Ukropolinu by mógł teoretycznie mocno wzrosnąć, ale to są tylko na szczęście rozważania teoretyczne. Niestety utopia ma to do siebie, że jest nie do zrealizowania, co cieszy, ale jest realizowana. Jaka jest odpowiedź w Polsce różnych ośrodków politycznych? I czy w ogóle jest jakakolwiek odpowiedź na te plany, bo wydaje się, że polska polityka jest tak zdominowana przez ośrodki obce, ośrodki zewnętrzne, że takiego suwerennego, reprezentującego polski interes narodowy i polską rację stanu ośrodka politycznego w Polsce trudno jest znaleźć. Ale może pan słyszał, że ktoś tym planom zacieśniania współpracy między tymi trzema ośrodkami, o których mówimy, się przeciwstawia. Ja wolę używać terminu polińska część Ukropolinu bądź Polin, bo polskich polityków już po prostu nie ma, co pokazała operacja COVID ostatecznie, kiedy podporządkowano się instytucjom międzynarodowym, narażając życie i zdrowie milionów swoich rodaków. Była to po prostu zdrada narodowa, już ostateczna. Ona była wcześniej pokazywana, ale w miękkich, białych rękawiczkach. Natomiast no, w czasie operacji COVID i ukrainizacji Polski jako terytorium, no to już nie powinniśmy mieć wątpliwości, że nie ma czegoś takiego jak polskie siły polityczne w tym obiegu oficjalnym. Oczywiście, że nie. W ostatnich dosłownie dniach, godzinach Parlament Europejski, ta Rada Konstytucyjna zatwierdziła projekt federalizacji Unii Europejskiej. No i co? Politycy tak zwanego obozu patriotycznego z naciskiem na tak zwanego, chyba że ich obiektem patriotyzmu jest Ukraina i Izrael w ramach Chabad Lubavitch z PiSu, no co powiedzą, jesteśmy przeciwni tej tak zwanej zdradzie narodowej, ale no Ukraina jako nasz strategiczny partner, nie powiedzą senior, no musi zostać przyłączona do struktur zachodnich i tak to się skończy. No, sfederalizowana Unia Europejska na wzór II Rzeszy Bismarckowskiej, nie III Rzeszy, co słusznie koleżanka Magdalena Ziętek-Wielomska zdiagnozowała, będzie miała łatwiejsze możliwości w przyjmowaniu nowych państw, nie tylko Ukrainy, ale i Gruzji, Mołdawii oraz niektórych państw bałkańskich, jak Albania, Bośnia. Natomiast no, na szczęście ku takim planom, co tu dużo mówić, zagłady Polski i Polaków w perspektywie staną Chiny i państwa BRICS z ich projektem jednego pasa, jednej drogi, który zakłada właśnie restytucję państw, suwerennych państw narodowych jako partnerów w tym projekcie geostrategicznym Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej, co jest pocieszające. No, co więcej mogę powiedzieć, Yuan w rozliczeniach międzynarodowych w ostatnich tygodniach, o czym wspominaliśmy w nagraniach z kolegą Tomaszem Banysiem, wyprzedził już euro. Jest drugą walutą w rozliczeniach międzynarodowych w perspektywie uderzenia w dolara pierwszą, a po uderzeniu w dolara to i strefa euro rozleci się jak domek z kart. Więc te projekty niemieckie, one przyspieszają, natomiast one są spowodowane tym, że chińska projekcja nowego jedwabnego szlaku no, wzrasta i obawa w pośpiechu robione nowe projekty przekształcania Unii Europejskiej w Unię Germano-Europejską na wzór II Rzeszy przyspieszają.
Czy to oznacza, że yuan będzie główną walutą BRICS? To się okaże, aczkolwiek co zamieściliśmy na Twitterze, czy jak to woli X-ie i kanale telegramowym K8D+, no Arabia Saudyjska i Chińska Republika Ludowa wymianę handlową i współpracę gospodarczą w juanach postanowiły rozliczać, więc jest na to szansa. Wszystko w tym kierunku wszystko w tym kierunku zmierza, aczkolwiek nie wyklucza to handlu w walutach również narodowych. Przypomnę, że w ramach BRICS Federacja Rosyjska i Indie rozliczają się za ropę w rupiach indyjskich. Także niewykluczone są różne tutaj możliwości z zachowaniem decyzji suwerennych państw narodowych, ale oczywiście ze wskazaniem na najsilniejszą walutę, najsilniejszego supermocarstwa. Kolejna sprawa. Czy potwierdza pan informację, że już na początku roku 2024 BRICS powiększy się o kolejnych członków? Bo to ciągle, że tak powiem, się zmieniało. Mówiło się najpierw, że to będzie taka wolniejsza forma rozwoju ilościowego. Potem nagle pojawiła się informacja o kilkunastu, prawie 20 nowych państwach w BRICS-ie, co okazało się chyba nie do końca prawdziwe. Teraz urealnia się chyba ta liczba, że o kilka kolejnych państw ten związek BRICS-u może się powiększyć, zdaje się, nawet w styczniu czy w lutym 2024. Tak jest to planowane w ramach tego tak zwanego, jak to nazwaliśmy roboczo, BRICS Plus. Tak, no, tu akcesję zgłosiły Iran, Argentyna, Etiopia. Zobaczymy, co będzie z Argentyną przy okazji wyboru nowego prezydenta, który chce zacieśnić współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i wprowadzić dolara zamiast narodowego peso argentyńskiego. No ale biorąc pod uwagę potencjał, różnice sterownicze między BRICS a Stanami Zjednoczonymi na korzyść BRICS, no to długo się, jeżeli zamierza wprowadzać takie dywersyjne projekty, długo się nie utrzyma i może zakończyć swoją polityczną karierę jak jego odpowiednik w Brazylii, Bolsonaro, swego czasu. No zobaczymy, ale wszystko idzie w tym kierunku, żeby od stycznia rzeczywiście się ta wspólnota powiększyła. Czy Arabia Saudyjska też jest wśród tych, którzy mają być przyjęci, tak? Tak, tak, tak. Panie Marcinie, co Polacy mogą robić, jak nie mamy suwerennego rządu, jak nie mamy suwerennej polityki, nawet nie mamy partii reprezentujących polski interes narodowy? Czy pozostaje nam tylko trwanie przy naszej tradycji narodowej, tradycji katolickiej? Czy pozostaje nam tylko modlitwa? Czy można podejmować jakieś konkretne działania, nie tylko uświadamiające? Od tego trzeba zacząć i to w zasadzie my robimy, prawda, że wskazujemy na pewne problemy, uświadamiamy ludzi. Natomiast czy trzeba na tym poprzestać, czy są jakieś inne formy aktywnego przeciwdziałania temu zacieśnianiu współpracy Niemiec, Izraela, czyli tworu syjonistycznego oraz Ukrainy? No tu trzeba się odwołać do naszych przodków w okresie zaborów, zwłaszcza do czasów zaboru pruskiego, hakaty, Kulturkampfu i walki właśnie z tą germanizacją. Tutaj przypomnę znakomitą pracę organiczną, pracę u podstaw, organizacja samopomocy. Trzeba działać oddolnie poprzez solidaryzowanie się z Polakami w ramach pracy organicznej i samopomocy. To jest realna rzecz do zrobienia. Oczywiście poprzez internet można również szkolić, można również uświadamiać ludzi. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, na ten moment, przynajmniej przez najbliższe 2-3 lata, nie będzie szans na stworzenie w oficjalnym obiegu publicznym organizacji
jakiejkolwiek polskiej, czy nawet gradując tutaj w stylu docenta Koseckiego, polskawej czy polskawawej, która mogłaby osiągnąć cele polityczne, już nie mówię o geostrategicznych, na tym poziomie choćby taktyczno-operacyjnym, dlatego że no, Polska jest jednym z najbardziej zaminowanych przez obce agentury chyba państw świata, oprócz Ukrainy, a na pewno w Europie. I sobie to trzeba jasno uświadomić i przestać się oszukiwać, że my możemy, prawda, bardzo wiele. Mogliśmy, ale ten czas straciliśmy i teraz trzeba zmienić taktykę, nie poddawać się, natomiast trzeba iść w tym kierunku, który nam nie podpowiada przeciwnik. I to jest najważniejsze. Przede wszystkim działać tam, gdzie jest to możliwe, samopomoc, praca organiczna, szkolenia i uświadamianie ludzi takimi programami jak pański choćby. Czyli powtarza się to, co było pokazane w serialu Najdłuższa wojna nowożytnej Europy, czyli po prostu no, taka praca u podstaw i działanie, które na pewno nie przyniesie szybkich efektów, ale jest to jedyna skuteczna forma walki z tym zagrożeniem. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o szybkie efekty, to one nastąpią w ramach walki supermocarstw i niewątpliwie w najbliższych latach nastąpi przebudowa świata i tej części Europy na korzyść projektu BRICS i chińskiego projektu geostrategicznego, ale no niestety w tym nie będą uczestniczyć Polacy, dlatego że nie mają swojego homeostatu, czyli swoich elit. Przespali ten moment, zawierzyli fałszywym prorokom i efekty tego są takie, że są w tej chwili barankami prowadzącymi na rzeź, co gorsza, nie zdającymi sobie z tego sprawy, jak właśnie te baranki, to nieprzysłowiowe, i co jeszcze gorsze, chcącymi być prowadzeni na tą rzeź, co już po prostu pokazuje stan umysłu. Mówimy o Poliniakach, przepraszam, nie Polakach. Jak w kontekście tego, co już zostało powiedziane, wygląda pana zdaniem dalsza przynależność Polinu do Unii Europejskiej i NATO? No bo wiadomo, że zostaliśmy tam jak gdyby tłoczeni z jednej strony przez no, jakąś prowokację zewnętrzną, ale z drugiej strony przez, no mówiąc brutalnie, głupotę, polską głupotę, bo jednak poparcie dla Unii Europejskiej i NATO w pewnych momentach, przynajmniej w tych badaniach, które były publikowane, było dosyć wysokie. Znaczy, ono znacznie się zmniejszyło. Ludzie zaczynają bardziej krytycznie na to patrzeć, ale chyba nadal jeszcze tu jest, rozłożone są te opinie. Tylko pamiętajmy, że te opinia akurat Polaków, czy jak pan mówi, Poliniaków, nie ma tu żadnego znaczenia. Bo gdyby jakieś demokratyczne referenda, wybory miały cokolwiek zmienić, to by się nie odbywały. Więc tak naprawdę decyzja zapadła, ale czy pana zdaniem nie należałyby krytycy tej sytuacji jeszcze mocniej podnosić to, że Polska w innej konstelacji międzynarodowej powinna się znaleźć i dlatego powinna rozpocząć drogę w kierunku przede wszystkim odejścia z Unii Europejskiej, ale także z NATO, no bo wiadomo, że NATO jest tą główną siłą amerykańską, która nas pcha do wojny na Ukrainie. No to przypomnę panu nasz program sprzed kilkunastu miesięcy, bodajże z września zeszłego roku, kiedy pokazywałem, czym by się skończył Polexit, po prostu rozpadem już Polski formalnym, oficjalnym i separatyzmem poszczególnych dzielnic, takich jak Śląsk, tych uprzemysłowionych, jak Pomorze, które by powiedziały, że tak jak swego czasu Katalonia, czy Szkocja, czy ten tak zwany protokół północnoirlandzki, z którym Wielka Brytania miała problemy, że oni chcą zostać w Unii, nastąpiłaby decentralizacja i
ta część dawnej kongresówki i Galicji miałaby 6,7% sterowania. Gdyby została przyłączona do Ukrainy w ramach Ukropolii, no to zostałaby zdominowana natychmiast przez Kijów czy Lwów, jak kto woli, czy Lwów bardziej w tym wypadku, i byłaby tylko dodatkiem do szowinistycznej, banderowskiej Ukrainy. To by się bardzo źle skończyło nowym Kosowem. Na to czekają nasi wrogowie. My nie mamy przede wszystkim homeostatu, nie mamy sił, które byłyby w stanie w tej chwili w oficjalnym obiegu działać w tym kierunku. I powiedzmy sobie szczerze, no niestety... Jeżeli Wielka Brytania poniosła takie straty, wychodząc z Unii Europejskiej, jest to, przypominam, no jeszcze mocarstwo postkolonialne, mocarstwo nuklearne i członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, dawne wielkie imperium, i ono ma problemy. Upadają firmy z tego powodu, protokół północnoirlandzki, separatyzm szkocki się wzmaga, no to wyobraźmy sobie, jakby to wyglądało w naszym wypadku. Byłby to kolejny rozbiór Polski, który oczekują nasi wrogowie. Działajmy jak narodowcy przed powstaniem śląskim i wielkopolskim, a nie jak insurekcjoniści XIX i XVIII wieczni, którzy po prostu szli na z góry przegraną sprawę, bo działali w obcym interesie. Nie dajmy się pod szeptom obcych, którzy tylko na to czekają. Polexit to jest w tej chwili pułapka. Tragedią jest, żeśmy weszli do tej Unii, do NATO, ale niestety, skoro już tam jesteśmy i nie mamy swoich sił, to powinniśmy czekać na rozwój wypadków w koncercie supermocarstw i czekać na rozwój i wzmocnienie projektów tu Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej, bo to jest jedyne wyjście w tej chwili. I praca organiczna, praca u podstaw. Panie Marcinie, za chwilę będę miał kolejne nagranie, więc muszę zbierać do końca. Dziękuję bardzo za rozmowę. Będziemy kontynuować te nasze wątki, które były sygnalizowane. Tak jak pan wspomniał, wróciliśmy po kilkunastu miesiącach do wątku polexitu i pewnie do różnych innych elementów tej rozmowy też będziemy powracać. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był pan Marcin Hagmajer. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę Państwa o wsparcie finansowe dla naszych kanałów. Nasze kanały są na YouTubie, na Ramblu, na Bitshu, na CDA, na VK, na Odyseę, więc jest w czym wybierać. Zachęcam do subskrypcji tych kanałów i bardzo proszę o wsparcie finansowe, darowizny na nasze cele statutowe, czyli na edukację, na media, na wydawnictwa. Można kierować na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu. No, równocześnie zapraszam do naszej księgarni wysyłkowej, a tam zarówno książki naszego wydawnictwa, jak i wydawnictw z nami zaprzyjaźnionych, książki w serii Jedynie prawda jest ciekawa. Ostatnie dwie, no to postaci dwóch wielkich przedstawicieli szeroko rozumianego polskiego obozu narodowego. Książka sprzed roku o przedstawicielu narodowej lewicy Bolesławie Piaseckim i książka sprzed paru miesięcy o przedstawicielu narodowej prawicy Jędrzeju Giertychu. Bardzo serdecznie polecam. W książce o Piaseckim także tekst napisany przez pana Marcina Hagmajera. Polecam książki w serii Gorące tematy. Pokażę dwie. Książka bardzo aktualna, zwłaszcza teraz w czasie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Hitler założycielem Izraela, a także książka o zagrożeniach duchowych, tych nowoczesnych zagrożeniach duchowych, Arnaud de Lassy, New Age, nowa religia. Myślę, że książki godne polecenia. Zbliża się okres Bożego Narodzenia, już za miesiąc święta. Polecam książki pana Cezarego Piotra Tarkowskiego, Wigilijna noc radosna. Jak najbardziej książka, można powiedzieć, i dla dzieci, ale i dla dorosłych, bo bardzo wspomina tutaj, jak powinno się po katolicku obchodzić święta Bożego Narodzenia, a także takie wspominki
To jest książka autobiograficzna, wspomnieniowa Cezarego Piotra Tarkowskiego. Bywało gorzej, bywało śmieszniej. Obie książki do nabycia w cep-sklep.pl. Z takich innych książek to toczy się dyskusja o katolickim charakterze polskiego obozu narodowego. Takim człowiekiem, do którego warto się odwoływać, to jest oczywiście rotmistrz Pilecki, który pokazywał łączność polskości z katolicyzmem. Polecam książkę doktora Krzysztofa Trackiego, Młodość Witolda Pileckiego, bardzo ważna pozycja, między innymi zawierająca autobiografię Pileckiego, napisaną w 1945 roku w sierpniu we Włoszech, kiedy przebywał w drugim korpusie generała Andersa. No i jeszcze dwie książki polecam z takiej nowości tegorocznej. Janusz Niemier, Falowe Eldorado, Beneficjenci i Nieświadome Ofiary. Bardzo ciekawa książka dotycząca szkodliwości dla naszego życia i zdrowia nowoczesnych technologii i między innymi promieniowania elektromagnetycznego, ale nie tylko. No i książki Henryka Pająka polecam. Dwie najnowsze dotyczące wojny na Ukrainie, na wschodzie bez zmian, ale także inne wcześniejsze pozycje. Proszę ich szukać w cep-sklep.pl. Henryk Pająk, Zagłada Rosji. Hazarska dzicz panem świata. Henryk Pająk, Zagłada Rosji, przypomina nam, że Rosja nie była twórcą komunizmu, tylko była pierwszą i największą ofiarą komunizmu, który był pochodzenia zachodniego, a eksportem, akwizycją ideologii komunistycznej na terenie Rosji zajmowali się oczywiście przedstawiciele narodu niegdyś wybranego. To może tyle. Dziękuję bardzo za wsparcie finansowe. Bardzo proszę o kolejne wsparcie i zachęcam do korzystania i z naszych programów w internecie, a także z naszej oferty książkowej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Z Panem Bogiem.